Było sobie kiedyś królestwo smoków. W tym królestwie rządził dobry, ale trochę problematyczny król Drapieżca VIII. Był dobrym władcą, troszczył się o swoich poddanych, ale niestety raz na jakiś czas opanowywała go nieprzeparta żądza mordowania i pożerania. Działo się tak wtedy, kiedy rosły mu pazury, bardzo go to swędziało i nie mógł się powstrzymać, nie mógł wytrzymać i wychodził wtedy nocą do miasta w bardzo ciemne rejony, zakapturzony i porywał jakiegoś małego, niewinnego smoka i go zwyczajnie pożerał. Bardzo się tego wstydził. Nie chciał, żeby się ktokolwiek o tym dowiedział, było mu bardzo żal i próbował jakoś powstrzymać tę żądzę, ale nie potrafił. Raz na jakiś czas, kiedy te pazury rosły, musiał to zrobić. W końcu poprosił różnych swoich doradców, żeby jakoś mu pomogli. I wymyślono specjalne złote nożyce, jedyne nożyce, które były w stanie obcinać te królewskie pazury. Jak tylko zaczęły mu rosnąć, natychmiast zjawiali się słudzy, obcinali jego wielkie pazury i wtedy jego żądza mijała. Więc na długie lata zapanował spokój w królestwie i poczucie bezpieczeństwa. Król więcej nie miał tych napadów, bo zawsze, kiedy tylko pojawiały się pazury, natychmiast je ucinano. Wszyscy byli szczęśliwi, zadowoleni i radośni. Aż do dnia, kiedy nie wiadomo dlaczego, gdzieś zgubiły się złote nożyce. Król, kiedy poczuł, że rosną jego pazury, natychmiast wezwał swoje sługi, ale okazało się, że nie mogą mu pomóc. Przeszukano cały pałac, całe królestwo, nigdzie nie było tych nożyc i już nie wiadomo było, co robić. Król wzrastał w żądzy, mówił, że już nie wytrzyma, nie da rady. Próbowano go powstrzymywać, próbowano mu dobrze radzić, próbowano wszystkich innych nożyc, ale żadne nie były w stanie uciąć jego pazurów. Wyszedł więc w nocy i spotkał jakiegoś małego, niewinnego smoka. Już miał go pożreć, kiedy ten spojrzał na niego, nie przerażony, ale z uśmiechem, i powiedział: królu, jak to możliwe, że twoje pazury nie są ci posłuszne? Przecież jesteś królem. Czyżby one miały władzę nad tobą? Król powiedział: no nie, oczywiście, że ja mam władzę nad nimi. No to królu, dlaczego ich nie schowasz? Król chwilę pomyślał i powiedział: bo mi się nie chce, bo chciałbym cię zeżreć. Ale mały smok powiedział: czyli to one rządzą tobą, a nie ty nimi. Król się zawstydził, pomyślał i nagle ni stąd, ni zowąd schował swoje pazury. Okazało się, że rzeczywiście jest królem i rzeczywiście może to robić. Od tego dnia, zawsze kiedy przychodziła ta dziwna żądza, nie musiał już szukać złotych nożyc, tylko po prostu królował nad swoimi pazurami. Wszyscy zostaliśmy stworzeni jako królewskie dzieci, ale nasze królestwo to przede wszystkim my sami i to my mamy być królami we własnym królestwie. Rzeczywiście jesteś królem, jesteś królową.